przyświecała nam chęć pozyskania dla Legionowa pieniędzy na ścieżki rowerowe. Wiedzieliśmy, że za partnerstwo jest dużo punktów. I to rzeczywiście się udało. Zyskaliśmy te pieniądze na pierwszym miejscu na liście rankingowej. No i cel uświęca środki. A teraz rzeczywiście ja nie znam takiego projektu, żeby aż 8 gmin z 4 różnych powiatów realizowało wspólne przedsięwzięcie. Jeszcze przedsięwzięcie finansowane z środków Unii Europejskiej, gdzie wiadomo jest bardzo dużo biurokracji, gdzie jest bardzo dużo kontroli i takich formalno-prawnych wymogów. Do tego jeszcze to jest 80 km w różnych pasach, różnych dróg i krajowych, i wojewódzkich, i powiatowych, i gminnych. I kwestia wywłaszczeń nieruchomości, pozyskania tych nieruchomości, na pewno projekt trudny. A jeszcze jeżeli dołożymy do tego, że mamy od dzisiaj tylko 17 miesięcy, żeby to zrealizować, to w ogóle jest kosmos. Jeżeli wiemy, że dwie gminy mają to w takiej formule projektu i wybuduj i właściwie jeszcze nie mają rozpoczętej tej procedury, to naprawdę projekt jest wyzwaniem, ale w Legionowie lubimy wyzwania. I mamy nadzieję, że będziemy autorem tego wielkiego sukcesu i rozliczymy ten projekt i wszyscy zdążą zrealizować te ścieżki. Na pewno one w Legionowie powstaną, bo my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tego projektu. No jak któryś z wójtów czy burmistrzów nie zdąży, no to będziemy mieli wspólny kłopot, ale postaramy się go też rozwiązać. Ale najważniejsza informacja dla naszych mieszkańców. Tylko za 20% wartości powstanie ponad 10 km dróg na terenie Legionowa. Druga dobra informacja, one będą połączone ze ścieżkami rowerowymi w kierunku gminy Jabłonna, w kierunku gminy Wielisze, w kierunku gminy Nieporęt. Te gminy też będą połączone z następnymi gminami, czyli całe północne Mazowsze zyska spójny system ścieżek rowerowych. Tylko za 20% własnych pieniędzy, bo 80% będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Fajne wyzwanie, potrzebna inwestycja, która będzie służyła mieszkańcom Legionowa, która uporządkuje pewne tereny poza dostarczeniem nowych możliwości komunikacyjnych. I zrobimy wszystko, żeby je zrealizować. Na terenie gminy Jabłonna ponad 15 km budowy ścieżek rowerowych, przebudowy ciągów pieszojezdnych, jak również w pasach drogowych ścieżek rowerowych. Projekt zakłada realizację do końca czerwca, do końca maja 2018 roku. Cieszę się, że tak duży projekt jest na pierwszym miejscu wspólnie z innymi gminami, partnerami tego projektu, gdzie wiodącą jest miasto Legionowo. Dużo pracy przed nami, dużo pracy przed nami, a czas jest krótki, także intensywnie od samego początku roku przystępujemy do realizacji tego działania. Główny przebieg na terenie gminy Jabłonna, najdłuższy odcinek, to jest łączący miasto Nowy Dwór Mazowiecki z wsią Jabłonna. To jest ponad 10 km ścieżki rowerowej w różnym przebiegu, jak również połączenie miasta Legionowa ulicą Kolejową wzdłuż torów kolejowych tam do stacji kolejowej PKP Chotom. Na pewno wiem, że droga z Wilszewa do Legionowa będzie dużo prostsza dla rowerzystów, którzy mają kilka takich ścieżek już swoich wyrobionych, ale jest ich ciągle mało z racji przybywającej liczby mieszkańców. Więc mam nadzieję, że lada moment trasa między naszymi gminami, bo to głównie między Legionowem a Wilszewem są te trasy, zapełni się rowerzystami, którzy nie tylko będą starali się przesiąść do pociągów i jechać do Warszawy, ale również będą starali się zdrowo spędzać czas. Więc mam nadzieję, że już przyszły rok pokaże, że pierwsza trasa między plażą a Legionowym będzie już budowana. No i 18 rok, dalszy odcinek wzdłuż trasy między Łajskami a tak zwanymi rondami w Poniatowie zamknie jeden z ważniejszych etapów na trasach rowerzystów, którzy przyjeżdżają przez gminę Wielisze bardzo często. Bo nie tylko Legionowa, ale i cała Warszawa stara się tu przemieszczać. Bo wiem, bo sam jeżdżę, więc wiem, co się dzieje i wiem, że dużo ludzi na to czeka i na pewno jest to ważny projekt dla nas wszystkich.